So now we go to the session two. Przejdźmy do sesji numer dwa. And I call this next thing in the prophetic calendar. I nazwałem ją kolejna rzecz w proroczym kalendarzu. Is the removal jest nią of the restrainer that restrains. Zabranie, pozbycie się tego, który powstrzymuje. And if we can read from 2 Thessalonians 2. Jeżeli możemy, otwórzmy na drugim liście do Tesaloniczan, drugi from rozdział. Verse 1 to 12. Do pierwszego, od pierwszego do dwunastego wiersza. You just read it all in Polish. Przeczytam to po polsku. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tak, iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. So this is a prophetic word given by Apostle Paul. Jest to prorocze słowo dane nam przez apostoła Pawła. It's a second letter to Thessalonians. W drugim liście do Tesaloniczan. He needed to write it again. On miał powód do tego, żeby napisać do nich ponownie. Because how shall we put it? They already believed that the rapture happened. Ponieważ co było powodem? No, oni już wierzyli, że pochwycenie nastąpiło. They started to be afraid. Oni zaczęli się bać. And they were thinking, oh, you know, we must have been left behind. Oni zaczęli myśleć, no, my jesteśmy tymi, którzy są pozostawieni. So Paul wrote this. Tak więc Paweł napisał to. So he can a little bit describe to them what it will look like. I trochę im opisał, jak to będzie wyglądało. Before the rapture. Przed pochwyceniem. And the end of the time. Na koniec czasów. So that's why we believe that this is something that describes something that it hasn't happened yet. Tak więc wierzymy, że to jest opisane coś, co się jeszcze nie wydarzyło. And the Bible here speaks of restrainer that holds back. Biblia mówi tutaj o tym, który powstrzymuje. He is holding back the full revelation of the Antichrist. On powstrzymuje pełne objawienie się Antychrysta. The man of lawlessness. Człowieka niegodziwości. He is going to be the last worldly leader. On będzie tym ostatnim światowym przywódcą. You see, the humanity had 6,000 years. Ludzkość ma 6,000 lat. And let's be honest, when we look back to these 6,000 years. I bądźmy szczerzy, patrząc na te 6,000 lat wstecz. How did we do as a humanity? Jak nam poszło jako ludzkości? How did the human leaders did? Jak poszło tym wszystkim przywódcom ludzkości? Okay, there were some exceptions. Oczywiście są jakieś wyjątki. But generally, I don't think we did well, right? Ale ogólnie patrząc na to, nie wydaje mi się, żeby poszło we nam see dobrze. The political elite today. Patrzymy się na elity polityczne obecnie. And again, apart from few exceptions, oczywiście, poza kilkoma wyjątkami. All we see is just the corruption everywhere. To, co widzimy, to korupcja wszędzie. Lies upon lies. Kłamstwo pogania kłamstwem. The politicians, they build the factories for weapons. Politycy budują fabryki produkujące broń. People make rich, they becoming rich. Stają się bogaci. Through killing the people. Przez zabijanie ludzi. So we didn't do that well. Tak więc jako ludzkości nie idzie nam zbyt dobrze. This last leader.
ostatni przywódca, he will be the worst of all the human political leaders. On będzie najgorszym ze wszystkich politycznych przywódców. We call him Antichrist. Nazywamy go Antychrystem. In fact, he's not called in the Bible Antichrist. Ale tak prawdę powiedziawszy, w Biblii on nie nosi nazwy imienia Antychryst. The Antichrist means instead of Christ. Ponieważ Antychryst oznacza w zamian za Chrystusa. And in fact, he's more called in the Bible the Assyrian. W Biblii on częściej jest nazywany jako Asyryjczyk. He is the man of lawlessness. Jest mężem, człowiekiem niegodziwości. We already began to see a little bit lawlessness. A my już widzimy troszeczkę tej niegodziwości. Right? We see the Israeli prime minister. Widzimy premiera Izraela, who holds the sword of his government, który trzyma władzę, pałeczkę w swoim rządzie. We know that the Bible says the government holds the sword. Ponieważ my czytamy w Biblii, że rząd nosi miecz, władza nosi miecz, the evil. Żeby karcić, karać zło. So here is Benjamin Netanyahu being persecuted. Tak więc mamy Benjamina Netanyahu, który jest list gończy za when he is defending his people and punishing the evil. Kiedy on broni swojego ludu i karci zło. Where are all the evil leaders? Gdzie są wszyscy ci źli przywódcy? Czy oni są prześladowani? Why is it that the international court is more obsessed with prosecuting the good leader and those baddies are just walking around there and nothing happens to them? Dlaczego ten międzynarodowy trybunał jest bardziej zainteresowany złapaniem Netanyahu w zamian za tych, którzy naprawdę mordują w bestialski sposób Izraelitów? Netanyahu is just a man, right? I'm not making him that he is not doing any mistakes. Ja nie czynię Netanyahu jakiegoś ponadnaturalnego człowieka. On jest zwykłym człowiekiem. But the point is, to me this looks like lawlessness. Ale dla mnie, patrząc na to, to zaczyna wyglądać jak bezprawie. It doesn't look very righteous to me. Niegodziwość. To nie wygląda jak prawo. But I tell you, it's nothing from what is to come. Ale chcę wam powiedzieć, że to jest nic w porównaniu do tego, co nastanie. The evil will be celebrated. Kiedy zło będzie czczone, chwalone. And the good people will be prosecuted. A źli ludzie będą prześladowani. We see it already a little bit in the UK. Troszeczkę zaczynamy tego oglądać na przykład w Wielkiej Brytanii. And now I can be arrested for this, what I'm saying here. I teraz za to, co tu mówię, prawdopodobnie byłbym aresztowany. Did you know what the government in the UK did recently? Czy wiecie, co niedawno zrobił rząd Wielkiej Brytanii? They emptied the prisons. Oni opróżnili więzienia. They released all the rapists and child molesters. Wypuścili wszystkich gwałcicieli i tych, którzy wykorzystywali dzieci. They released the criminals. Wypuścili przestępców. So there is a space in the cells and in the prisons. Tak więc, żeby zrobić miejsce w celach więziennych. And who is going to go there instead of them? A kto tam się znajdzie zamiast nich? People that comment on internet. Ludzie, którzy na przykład komentują w internecie about lawlessness in the streets of Britain. Na temat bezprawia na ulicach Wielkiej Brytanii. So those ones who commit the crime. Tak więc ci, którzy kiedyś dokonywali przestępstw, they walk free. Wyszli wolno. And those who write about those who commit crime. A ci, którzy piszą na temat tych, którzy popełnili przestępstwo, go to prison instead of them. Zamiast nich pójdą do więzienia. So this writing, this thought is now become a crime. Tak więc to pisanie, myślenie staje się przestępstwem. To me this is the lawlessness. Dla mnie to jest totalne bezprawie. And we as a Christians need to condemn that. I my jako chrześcijanie musimy to potępić. We need to reveal the deeds of darkness. Musimy objawiać te uczynki ciemności. Yes, we pray for the government. Tak, modlimy się za rządy. But also we need to call the government to repentance. Ale również musimy nawoływać te rządy do pokuty. That's what the John Baptist did. To robił Jan Chrzciciel. Right, we need to call the government and tell them as they, what they are. My musimy mówić rządom, rządzącym, kim naprawdę są. But it needs to be done in love of God, not ale in condemnation. To musi być robione w Bożej miłości, a nie w potępieniu. Because even those people in the government that do these dark deeds. Nawet mimo tego, że ci ludzie w rządach robią te ciemne, złe rzeczy, they still need to get saved as well. Oni również potrzebują zbawienia. They still are lost people. To są ciągle zgubieni so ludzie. So I just came somewhere else. Ale już troszeczkę zapomniałem tam, gdzie trzeba. Restrainer. Mówimy o tym, który powstrzymuje. So the barrier that restrains
the full and open unleashing of evil on earth. Ta bariera, która powstrzymuje to całkowite, pełne objawienie się tego zła na ziemi. It's like a dam that keeps a massive water from flooding. To wygląda tak jak taka ogromna dama, która powstrzymuje masy wód, żeby przelały się na drugą stronę. The moment this water dam is removed. W momencie, kiedy ta zapora wodna zostanie zniszczona, zdjęta. Total devastation occurs. Całkowite zniszczenie następuje. To everything in the path of this impeded water. Na wszystko to, na co natrafi ta woda. And this is similar to the picture that Apostle Paul reveals to us in the text of 2 Thessalonians 2. I to jest podobne do tego obrazu, który apostoł Paweł wymalował przed naszymi oczami w drugim liście do Tesaloniczan. The man of lawlessness. Już o tym czytaliśmy. We read about those that restrain. Mówiliśmy o tym, który powstrzymuje, o tym niegodziwcu. So Paul speaks of the fact. Paweł mówi o fakcie. That he who holds back the full manifestation of Satan's activity. Że ten, który powstrzymuje pełną manifestację działalności, działania szatana. Will not abide on the earth forever. Nie będzie na wieki zamieszkiwał tej ziemi. You see, the time is coming on this prophetic calendar. Przychodzi czas w tym kalendarzu proroczym. And I believe it's already here. I wierzę, że już tu jest. I believe we are short time from that. I wierzę, że jesteśmy bardzo, bardzo niedaleko od tego momentu. When the restrainer that holds back the evil że will ten, be removed from the earth. Powstrzymuje zło, zostanie z ziemi odsunięty. And once this barrier is removed. I w momencie, kiedy ta przeszkoda, ta bariera zostanie odsunięta. The destruction will be poured upon the earth. Na ziemię przyjdzie zniszczenie. So the Bible warns us of this coming turning away from God. Tak więc Biblia ostrzega nas przed tym, żeby się nie odsuwać, nie odchodzić od Boga. We still are sticking with this text we read from Thessalonians. Ciągle jesteśmy w tym tekście z listu do Tesaloniczan. Bible warns us. Biblia ostrzega nas. In the end times people will turn away from his truth. Że w czasach ostatecznych ludzie odsuną się od prawdy. And they will odejdą od prawdy. The worship of Satan and they will believe to his lies i more zaczną than the truth. Czcić szatana i w to, co on głosi. As we said before, many people are confused. I dlatego wielu ludzi jest roztargnionych, zmieszanych. Apostle Paul is talking here about the last times, end times. Apostoł Paweł odnosi się tutaj do czasów ostatecznych. He's talking about the coming of Antichrist during the Great Tribulation. I mówi o tym, o pojawieniu się Antychrysta podczas wielkiego ucisku. You see in the verses 1 and 2 in 2 Thessalonians. Which chapter? 2 Thessalonians 2. W drugim rozdziale, w pierwszym i drugim wierszu czytamy. 1 and 2. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy Was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. So he is calming the false alarms of Thessalonians. On tak jakby dementuje fałszywy alarm Tesaloniczan. Many people there were spreading the false reports that the Lord Jesus already came. Ponieważ wielu ludzi zaczęło rozprzestrzeniać poselstwo, że Pan Jezus już przyszedł. They thought the rapture already occurred. Oni myśleli, że pochwycenie już nastało. They were terrified that they got left behind. I byli tym przerażeni, że zostali. So he's reassuring them. Tak więc on upewnia ich. Fear not, friends, this is all fake news. Nie bójcie się, nie przejmujcie się, to jest wszystko fałszywa wiadomość. And he's telling them that the God-ordained schedule of the events i mówi must im o tym, take place first. Że Bóg zaplanował pewien ciąg wydarzeń, który musi mieć miejsce. Paul is talking about the schedule on God's prophetic calendar. I Paweł mówi o pewnym programie, który na Bożym kalendarzu musi się wydarzyć. Says in verse 3. W wierszu trzecim jest tutaj mowa. Let no one deceives you by any means. Niechaj was nikt nie zwodzi w żaden sposób. For the day will not come unless the falling away comes first. Bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo. And the man of sin is revealed, the son of perdition. I nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. The Lord Jesus cannot appear and return for his church. Pan Jezus nie może pojawić się po swój Kościół before there is a fall away from God. Zanim nie nastanie odstępstwo. It's a Greek word used here, falling away, apostasia. I tutaj jest takie greckie słowo użyte na to odpadnięcie, na odstępstwo, apostazja. It refers to false and unhealthy teaching that comes from within the church. I ona odnosi się do fałszywego i złego, błędnego nauczania w Kościele. And you see, there will always be various cults. Zawsze były jakieś
kulty. There will always be some kind of false ideologies in the world. Zawsze były jakieś błędne ideologie. But here we are talking about heretical and false teaching that is being spread within the church. Ale tutaj mowa jest o tym, o fałszywych i heretyckich naukach, które zaczynają się rozprzestrzeniać w kościele. There was always false teaching in the world. Ponieważ zawsze były błędne, złe nauki. People in the na world świecie. That don't know the Lord, they are being deceived. Ludzie, którzy nie znają Pana, ulegają zwiedzeniu. So today we are witnessing even within the Christianity. Więc dzisiaj nawet wewnątrz w chrześcijaństwie jesteśmy świadkami, that the Christianity has been infiltrated from within. Że chrześcijaństwo zaczyna być infiltrowane od środka. And many false teachers in the church, they are trying to attract the people to themselves. I wielu ludzi z kościoła próbuje przyciągnąć ludzi do siebie. And then they can lead all these people away from the truth. Żeby potem odprowadzić tych ludzi od prawdy. You may ask the question, how is it possible that so many people within the church are being deceived? Możesz zadać pytanie, w jakikolwiek sposób jest to możliwe, że tylu ludzi z kościoła jest oszukanych, oszukiwanych? The answer is simple. Odpowiedź jest prosta. They don't know the truth, they don't know the Bible. Nie znają Biblii, nie znają prawdy. They don't know the difference between the original and the false. Nie znają różnicy między oryginałem a fałszywką. You see that Jesus said to Mark 12:24. You can just read it here if you want. W Ewangelii Marka 12:24 Pan Jezus powiedział. And you're not therefore mistaken because you do not know the scripture nor the power of God. So he's basically talking to these Pharisees that they don't know the scripture. Pan Jezus mówi tutaj faryzeuszom, że nie znają słowa. Odpowiedział im Jezus, czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie pism ani mocy Bożej? So I can say that deception is a product of ignorance of the word of God. Zwiedzenie jest produktem ignorancji Bożego słowa. So my encouragement for you today is arm yourself with the knowledge of the word. Więc moją zachętą dla was dzisiaj jest przywdziejcie zbroję Bożego Słowa w swoje życie. When I was in South Korea, kiedy byłem w Korei Południowej, I remember the pastor who brought me there, pamiętam pastora, który mnie tam przywiózł. Every single day he was always telling me, knowledge is power, knowledge is power. Na każdym kroku mi powiedział, poznanie to siła, moc. So that's what we need to keep in our mind. To musimy mieć w naszych myślach. None of us will have an excuse once we will stand before the judgment seat of God. Nikt z nas nie będzie miał wymówki, kiedy staniemy przed tronem sędziowskim Boga. We are all responsible for our own spiritual state. My jesteśmy każdy z nas odpowiedzialny za nasz duchowy stan. And I always say many people need to be delivered from spiritual laziness. I zawsze powtarzam, że wielu ludzi wierzących musi być uwolnionych za swoją za swoje duchowe lenistwo. Study the word, keep the word. Tak więc studiujcie Bożego Słowa i zatrzymujcie to Boże Słowo. Also examine for yourself whether the words of the preachers agree with the word of God. I również sprawdzajcie, czy to słowo, które głosi tu kaznodzieja, czy ono zgadza się z tym, co macie przed sobą. And I say that often it's not about what is preached, or sometimes it's about what is not preached. I często powtarzam, że to nie zawsze dotyczy tego, co jest głoszone, ale często to dotyczy tego, co nie jest głoszone. So if the preachers are preaching the things that are not in accordance with the word of God, tak więc jeżeli kaznodzieje głoszą coś, co nie jest zgodne z napisanym Bożym słowem, and I tell you this, the Holy Spirit will never go against the written word of God. I powiem wam jedną rzecz. Duch Święty nigdy nie stanie kontra przeciwko napisanemu Bożemu I've słowu. Seen many prophets who are prophesying the things. Widziałem wielu tak zwanych proroków, którzy prorokowali. See, I come from Pentecostal and charismatic movement. Ja wywodzę się z zielonoświątkowo charyzmatycznego ruchu. And I've seen all sorts of things there. I widziałem różne rzeczy. And I've seen the people that were prophesying the things. I słyszałem, widziałem ludzi, którzy prorokowali. And I was thinking, that doesn't correspond with the word of God. I w mojej głowie pojawiały się od razu myśli, tego nie ma w Bożym Słowie. Because as I'm telling you, the Holy Spirit will never go against the written word of God. To, co chcę wam powiedzieć, to, że Duch Święty nigdy nie stanie przeciwko napisanemu Bożemu Słowu. We read in the beginning from Acts 17, we won't go there, about the Berean Church. Już nie będziemy zaglądać tam, ale czytaliśmy na początku z Dziejów Apostolskich 17 rozdziału. What they were doing was they were checking if what the Paul says and Silas to, co oni robili, oni sprawdzali to, co Paweł mówił, ze Słowem.
That is the responsibility of each believer. I to jest odpowiedzialność każdego wierzącego. Let's go back to this text here. Przejdźmy do tego tekstu. It's talking about the falling away that must come first in verse 3. Jest tutaj mowa o tym, powstrzymaniu. And man of sin is revealed, the son of perdition. O odstępstwie i o objawieniu tego męża niegodziwości. So something must be happen before the Antichrist come on the scene. Tak więc coś musi się wydarzyć, zanim Antychryst się pojawi, ujawni. In verse 6 it says. W wierszu 6 czytamy. And you know what is restraining that he may be revealed in his own time? A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie? So something is restraining and something is being prevented. Coś go powstrzymuje, coś jest powstrzymywane. Then in verse 7. W wierszu 7 it says only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. Druga część, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. And then verse 8, and then the lawless one can be revealed. A wiersz 8, a wtedy objawi się ów niegodziwiec. Notice the, in this passage the timing. I zwróćcie uwagę na czas, na sekwencję, która jest w tym fragmencie. It talks about the lawlessness that is already working. Jest tutaj mowa o niegodziwości, która już działa. So that is happening in the present time. Która będzie działała w pewnym czasie. The restrainer that holds back, ten, który powstrzymuje, that's what is doing right now and will continue to do. To, co robi teraz i będzie to robił. This will continue to happen until the restrainer that is holding it back is removed. I będzie to robił tak długo, będzie tak długo powstrzymywał, aż nie zostanie odsunięty, zabrany. Once the restraining barrier is removed. W momencie, kiedy ta bariera, ta przeszkoda, która powstrzymuje, będzie zabrana. The public revelation of Antichrist will occur. Wtedy takie publiczne pojawienie się Antychrysta będzie miało miejsce. And it's important to read this passage as a whole and not to take individual verses. I ważnym jest, żeby cały ten fragment czytać jako całość, a nie wyrywać z kontekstu. Allow the word of God to interpret itself. Pozwólmy Bożemu słowu, żeby samo interpretowało siebie. The apostle Paul says here very clearly. Apostoł Paweł mówi tu dosyć jasno. The reason why the Antichrist cannot be fully revealed. Że powodem, dla którego Antychryst nie może się w pełni objawić. Is because the restrainer that holds him back has not yet been removed. Jest dlatego, że ten, który go powstrzymuje, jeszcze nie został odsunięty. So it brings few questions. Tak więc pojawia się kilka pytań. What kind of obstacle is this restrainer holding back? Co to jest za bariera? Co to jest za przeszkoda, która powstrzymuje? Co to jest? What is he holding back? Co go powstrzymuje? Who is the restrainer that holds back? Kim jest ten, który powstrzymuje? How does this restrainer holds back? W jaki sposób on to powstrzymuje? And when will this restrainer cease to restrain? I kiedy on przestanie powstrzymywać? So let's look at the revelation of restrained obstacle. Tak więc popatrzmy na objawienie tych różnych przeszkód, we które need to go, on ma. Back, in the beginning. I musimy cofnąć się na sam początek. The moment sin entered the world succumbed to judgment. Kiedy grzech pojawił się na świecie, świat zaczął być poddany pod sąd. Podszedł pod sąd. Genesis 6, verses 5 to 8. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 5 i 6 wiersz. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. You can read to verse 8. Może do 8 wiersza. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. So humans were under the power of sin. Tak więc ludzkość znalazła się pod władzą, pod mocą grzechu. That's why they deserve the judgment of God. I dlatego zasługiwali na Boży sąd. But Noah found grace in the eyes of the Ale Lord. Noe znalazł łaskę w oczach Pana. See, in this text, when God looked upon the world, tak więc w tym tekście widzimy, kiedy Pan spojrzał na ziemię. Now I'm paraphrasing. I to parafrazuję w tej he chwili. Said to himself, everything has gone incredibly wrong. I powiedział do siebie, to wszystko idzie strasznie w złą stronę. I'm going to have it all destroyed. Ja zniszczę to wszystko.
wszystko. As harsh as this statement may seem to us. Być może wydaje się to stwierdzenie bardzo ostre dla nas. I need to emphasize that the mankind itself was responsible for it. Ale muszę przypomnieć, że ludzkość jest za to odpowiedzialna. That it came to this point. Człowiek, że doszło do it takiego was momentu. Human disobedience and rebellion against God. To jest ludzkie nieposłuszeństwo i bunt przeciwko Bogu. That has brought mankind under the curse of sin and death. Która sprowadziła ludzkość pod przekleństwo grzechu i śmierci. Romans 6:23 says. List do Rzymian 6:23 mówi. For the wages of sin is death. Zapłatą za grzech jest śmierć. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ale darem Bożym jest życie wieczne w Panu Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Wages of sin is death. Zapłatą za grzech jest śmierć. We see that in Genesis the humanity was judged with the flood. Widzimy to w pierwszej Mojżeszowej, że Bóg osądził grzech przez potop. So according God's righteousness, humanity deserved to be punished. Więc według Bożej sprawiedliwości ludzki grzech zasługuje na sąd. But God gave the mankind the grace. Ale Bóg okazał ludzkości łaskę. In a sense, God's saying to us. Inaczej mówiąc, Bóg mówi do nas. Even if you deserve the punishment. Nawet jeżeli zasługujesz na potępienie, na sąd. I have a mercy for you. I have a grace for you. Ja mam dla ciebie miłosierdzie i łaskę. That's the statement that Noah found grace with the Lord. I to stwierdzenie czytamy w tym 8 wierszu, ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. And it represents God's perfect grace towards mankind. A to reprezentuje Bożą doskonałą łaskę do ludzkości. Through Noah and his family, mankind survived the Przez flood. Noego i jego rodzinę ludzkość przetrwała potop. And the flood was God's judgment on a sinful and evil world. Potop był Bożym sądem nad grzechem i grzeszną ludzkością. A judgment which I said humanity deserved. Sąd, który na który ludzkość zasługiwała. But God prevented the complete destruction of mankind. Ale Bóg zaniechał całkowitemu zniszczeniu. By showing the grace to Noah. Okazując łaskę Noemu. We see the mankind has an enemy. Ludzkość ma wroga. His name is Satan. Jego imię to szatan. This enemy. Ten nieprzyjaciel is here and is very active in the spiritual world. Jest na tym świecie i jest bardzo czynny w duchowym świecie. Bible calls him God of this world. Biblia nazywa go Bogiem tego świata. And he is out of control. I on jest poza kontrolą. He is the one who seeks total destruction of humanity. On chce całkowitego zniszczenia ludzkości. That's why the Bible warns us. Dlatego Biblia ostrzega nas. In 1 Peter 5:8. W pierwszym liście Piotra, piątym rozdziale, 8 wierszu. It says, be sober, be vigilant. Bądźcie trzeźwi, bądźcie czujni. Because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion. Ponieważ nieprzyjaciel krąży wokół was jako lew ryczący. Szuka kogo by pochłonąć. So he's working 24/7 to destroy the humanity. Tak więc on działa 24 godziny na dobę, żeby dokonać zniszczenia. When the Antichrist will appear on the scene, kiedy Antychryst pojawi się na scenie, and we talk about that he's been restrained to fully appear, i czytaliśmy o tym, że on jest powstrzymywany, he will be the same way as his master Satan. On tak samo jak jego mistrz szatan, unable to control himself, nie będzie sam siebie w stanie kontrolować. And he will seek the total destruction on of będzie dążył do całkowitego zniszczenia humanity. Ludzkości. He will try to kill as many people as possible. Będzie starał się zabić tyle ludzi, ile that, tylko się da. That is going to be his agenda. To jest jego cel. 2 Thessalonians 2:9-12. Drugi list do Tesaloniczan, 9:9-12. It talks about him that he will be the man of lawlessness. He will bring godlessness, lawlessness in and injustice. On przyniesie bezbożność, niesprawiedliwość, bezprawie na ziemię. He is the one who will bring the all evil deeds on humanity. On ściągnie wszelkie zło, ludzką złość, nie tylko na ludzkość. And when we read about that, kiedy czytamy o tym, widzimy, that most humanity will welcome him. Że większość ludzkości będzie go witać. We read about that in the book of Revelation. Czytamy o tym w Księdze Objawienia. They will worship him. Że będą go czcić. Why will the majority of mankind welcome him? Dlaczego większość ludzkości będzie go czciła? We read that in 2 Thessalonians, they don't love the truth. Ponieważ czytaliśmy,
czytaliśmy w drugim Tesaloniczan, że oni nie umiłowali prawdy. They will reject the truth of the word of God. Oni odrzucili prawdę Bożego Słowa. And therefore they will be in complete darkness. I dlatego będą w całkowitej ciemności. If they could accept the truth of the word of God, they will be saved, but they will reject it. Gdyby byli w stanie przyjąć prawdę Bożego Słowa, byliby przyjęci, and because ale they oni will odrzucili. Reject it, the salvation will be far away from dlatego, them. Że odrzucili, zbawienie będzie daleko od nich. And that's why they will be by the Lord delivered to the error. I dlatego czytamy, że zostaną wydani wszelkim rządzom i pożądliwościom, nieprawości. Bóg jest Bogiem prawdy, a szatan jest ojcem kłamstwa. Ludzie zawsze mają wybór. Każdy z nas ma wybór. Bóg dał nam wolną wolę, każdemu z nas. Jedna rzecz jest pewna. W wielkim ucisku, po pochwyceniu Kościoła, when this man of lawlessness is revealed, kiedy ten człowiek mąż niegodziwości się objawi, everyone will face the consequences of their choices. Każdy z ludzi poniesie konsekwencje swoich wyborów. And you see, people are already deceived today. Ludzie dzisiaj już są zwiedzeni. They live in a sin. Żyją w grzechu. They are enjoying the sin. They love the sin. Ten grzech sprawia im przyjemność. Kochają go. 2:12 says that they all may be condemned who did not believe the truth but had the pleasure in unrighteousness. Ten wiersz 12 w Tesaloniczan mówi, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie, przyjemność w nieprawości. Pleasure in sin. Przyjemność w grzechu. Imagine pleasure in unrighteousness. Wyobraźmy sobie przyjemność z nieprawości. They rejected the truth. Odrzucili prawdę. And they are no longer able to see how destructive the sin is. I nie są w stanie już widzieć, jak bardzo destrukcyjnym jest grzech. Even people today they say I don't care about the Bible, I don't care about the truth. Dzisiaj ludzie mówią, nie zależy mi na Biblii, na prawdzie. I will determine the truth for myself. Ja wybieram prawdę sam dla siebie. I live according my own desires, according my own laws I create. Ja żyję według swoich praw, według swoich pragnień. Many people, I would say most people in this world, they prefer to live and lie over the truth. Powiem, że większość ludzi tego świata woli żyć w kłamstwie niż w prawdzie. The word of God is showing us the real truth. A Boże Słowo pokazuje nam prawdziwą prawdę. Showing us who we are. Pokazuje nam, kim jesteśmy. The mirror that is showing us our own depravity. To jest to lustro, które pokazuje nam tą całkowitą deprawację, nieprawość. But still those who are condemned, ale ciągle ci, którzy są potępieni, because they are on the way to condemnation, oni są na drodze do potępienia, they can be pardoned by the truth. Oni mogą dostąpić łaski przez prawdę. They can be given grace. Oni mogą otrzymać łaskę. In fact, this world is divided in two kinds of people. I tak prawdę powiedziawszy, ten świat jest podzielony na dwa rodzaje ludzi. And it's going to stay this way even in a great tribulation. I tak pozostanie nawet w wielkim ucisku. On one side are those who are condemned. Po jednej stronie będą ci, którzy są potępieni. And on this side are those who are being pardoned by grace. A po drugiej stronie będą ci, którzy są usprawiedliwieni przez łaskę. John 3. Ewangelia Jana 3, 17 to 19. Od 17 do 19. Very famous verses. Bardzo sławne miejsca. You can read it. Trzeci rozdział Ewangelii Jana 17 do 19. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie osądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. Dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Jest tutaj mowa o tym, że ten, kto nie uwierzy, jest potępiony, osądzony. Więc możemy tutaj dołożyć tą drugą stronę, że ci, którzy nie są potępieni, są tymi, którzy otrzymali łaskę. Jest tutaj mowa o tym, że Bóg posłał Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. And men loved darkness rather than light because their deeds were evil. Ale świat umiłował ciemność.
ponieważ jego uczynki są złe. So people rejected the truth of word of God. Tak więc ludzie odrzucili prawdę Bożego Słowa, and that, sealed their own faith. A to zapieczętowało ich własną wiarę. And the leader of this world, Satan, is leading those deceived. A przywódca tego świata prowadzi tych zwiedzionych into their own destruction. Na ich własną zgubę, zatracenie. See, there is no boundary to it. I nie ma bariery, nie ma granicy temu. Satan is deceiving the humanity from the spiritual world. Szatan zwodzi ludzkość w tych duchowych wymiarach. So some way we can say, w jakiśkolwiek sposób możemy powiedzieć, Satan, he is not the one who is restrained, że jeżeli szatan nie jest tym, który jest powstrzymywany, then what is restrained? What is restrained? To co w takim razie jest powstrzymywane? Because we see that Satan is developing in the spiritual world his activity without any restraint. Ponieważ widzimy, że szatan bez żadnego praktycznie ograniczenia rozwija swoje działanie. Let's look at Abraham to get the answer to this question. Popatrzmy na życie Abrahama, aby poznać odpowiedź na to we pytanie. All know the story of Sodom and Gomorrah. Wszyscy znamy historię Sodomy i Gomory. God decided to destroy these cities as a warning to the Bóg podjął decyzję, żeby zniszczyć te miasta jako miasta pełne grzechu. But before the destruction of those cities, God is coming to Abraham. Ale zanim nastąpiło zniszczenie tych miast, Bóg przychodzi do Abrahama. God revealed to Abraham his plans. Bóg objawił Abrahamowi swój plan. And now, we're talking about the restrainer, but we're walking around into the basics of it. We need to understand. My mówimy o tym, o który powstrzymuje, ale teraz przechodzimy do podstaw tego. I'm allowing the word of God to explain all of these subjects. Ja chcę, żeby Boże Słowo nam to wyjaśniało. So the Abraham negotiates with God for the salvation of righteous in Tak więc Abraham negocjuje z Bogiem ratunek dla sprawiedliwych z tego miasta. There is rather very important conversation in Genesis 18. I tam w pierwszej Mojżeszowej w 18 rozdziale znajduje się taka bardzo ważna rozmowa. And this is foundational for us to understand. I to jest fundament dla nas, żebyśmy właściwie rozumieli, how God thinks when it comes to judgment. W jaki sposób Bóg myśli, kiedy mówi o sądzie. So Genesis 18:22-25. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, od 22 do 25. Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Abraham zaś stał nadal przed Panem, a zbliżywszy się, Abraham rzekł, czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? Tu pojawia się pytanie. Czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego z niegodziwym? To pytanie zadał Bóg. Może jest w tym mieście 50 sprawiedliwych. Czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na 50 sprawiedliwych, którzy są w nim? Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? So he says, far be it from you to do such a thing. Tak jakby Abraham mówi, nie wolno ci tego zrobić. To judge the righteous with the wicked. Żeby osądzić sprawiedliwego z niegodziwym. So you see, something is being shown to us here. Coś tutaj jest nam objawione. And then he says, it's far from you, you're not like that. I Abraham mówi, no nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? Now we are righteous ones in Christ Jesus. My jesteśmy usprawiedliwieni w Jezusie Chrystusie. Now we, when we look at this world, we know it's ripe for the judgment of God. I kiedy patrzymy się na ten świat, my uważamy, że ten świat jest gotowy na Boży sąd. But we understand God will not judge this world with the righteous. Ale rozumiemy na podstawie tego słowa, że Bóg nie osądzi sprawiedliwego z niegodziwym. It's not his character, it's not who he is. To nie jest jego charakter, takim on nie jest. And if this judgment is coming, jeżeli ten sąd przychodzi, something must happen first before. Coś musi się zanim to nastanie stać. So Abraham was interceding here. Tak więc Abraham wstawia się, jest wstawiennikiem tutaj. You can read all this conversation. We will not go there now. I'm just saying it as a reference. Nie będziemy teraz tego czytać. Ja mówię o tym jako odnośnik.
Zachęcam do przestudiowania Genesis tego. 18:26-33 you can write. Cały ten 18 rozdział, całą tą rozmowę Abrahama z Bogiem. In all of this conversation we can see one thing very clearly. W całej tej rozmowie możemy zauważyć jedną rzecz, która jest taka bardzo widoczna. The great patience and grace that God has shown here. Bardzo wielka cierpliwość i łaska, którą Bóg okazuje w tej rozmowie. Abraham here commissioned God. Abraham słyszy zapewnienia Boga. To reserve, or we can say restrain his judgment, że powstrzyma czy odsunie ten sąd, to restrain his wrath of God, żeby powstrzymać ten Boży gniew upon these cities, nad te miasta, while the righteous are present, podczas gdy sprawiedliwi tam są. So I believe when I study the scripture, wierzę, że kiedy studiuję Boże słowo, when I allow the scripture to interpret the scripture, i pozwalam Bożemu słowu, żeby odpowiadało nas na słowo, że ten, który powstrzymuje, restrain, if you like, czy ten powstrzymywacz, nazwijmy go, has to do something to do with judgment, że ma coś wspólnego z sądem. God will either execute the judgment immediately, albo Bóg wykona wyrok, sąd natychmiast, or he will restrain it, albo powstrzyma go. See, God could have come to Sodom and Gomorrah and just destroy it. Bóg mógł przyjść do Sodomy i Gomory i po prostu zniszczyć ją. But now we learn that he wouldn't actually destroy it if there would be some righteous people. Ale dowiadujemy się z tego fragmentu, że on tego nie zrobi z powodu sprawiedliwych. Another example of this can be seen in the book of Job. Innym przykładem podobnym możemy inny podobny przykład możemy znaleźć w księdze Joba. Satan comes to God to ask permission to attack Job. Szatan przychodzi do Boga i prosi o pozwolenie. His only desire is to kill, destroy, steal and tear apart. Żeby zaatakować Joba, jego jedynym pragnieniem jest, żeby zabić, szukać i zniszczyć. We will give reference again. I znów podamy Job odnośnik. 19:23-26. 19 rozdział Księgi Joba. Verse 29. Od 19 do 29 wiersza. I'm giving you this parallel here. Ja pokazuję wam to porównanie. That the Satan and his activity, że szatan i jego działanie, is not what is being restrained here. Nie jest, is not. Is not, yes. Nie jest tym, co jest powstrzymywane. Because he is already in a spiritual world deceiving the humanity into the sin. Ponieważ on jest w tym duchowym świecie cały czas zaangażowany w zwodzenie chrześcijan. Right now people are going to hell because they listen to his deception. Teraz ludzie idą do piekła, ponieważ słuchają jego zwodzenia. And whole past is full of the people that ended in hell. I cała przeszłość jest pełna takich ludzi, którzy skończą w piekle. Satan was not restrained. Szatan nie był powstrzymany from deceiving the humanity. Przed zwodzeniem ludzi. So that's very important. Jest to bardzo ważne. All mankind on planet Earth, cała ludzkość na całej planecie, is subject to God's judgment. Jest przedmiotem Bożego sądu, because obiektem Bożego sądu z powodu grzechu. Isaiah 53:6 says, i księga Izajasza 53 mówi, all we like sheep have gone astray. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. We have turned everyone to his own way. Każdy z nas własną drogę zboczył. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. I Pan włożył na niego grzechy nas wszystkich. So you see, all humanity sinned. Całej ludzkości, cała ludzkość zgrzeszyła. And human sin, the sin of humanity, brought the death upon mankind. A grzech ludzkości sprowadził śmierć na ludzkość. And then Jesus comes, he's the Lamb of God, sacrificial Lamb of God. Przychodzi Pan Jezus, który jest tym barankiem ofiarnym. And he's the one who is saving the humanity from the On sin. On jest tym, który ocala ludzkość przed he's grzechem. The one who took care of the problem of human sin. On jest tym, który zatroszczył się o problem konsekwencji grzechu. Since Adam, the problem of sin and the nature of sin has affected every man on planet Od Adama grzech dotyka każdego człowieka na tej planecie. I z powodu grzechu Boży sąd przychodzi na ludzkość. Now we know that Jesus came to deal with the sin. Wiemy, że Jezus przyszedł, żeby rozprawić się z grzechem. You read about that in Hebrews 9:26-28. Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków 9:26-28. Otwórzmy list do Hebrajczyków. 9:26-28.
schował się Hebrajczyków. He's still very good, I think. He's finding the verses very fast. He's the fastest translator I've ever had. Nie będę tego tłumaczył. 9:26-28. Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. So when Christ came first time on the earth, kiedy Chrystus przyszedł po raz pierwszy na ziemię, it says here, he appeared to put away sin by sacrificing himself. Czytamy tutaj, że on przyszedł, żeby rozprawić się z grzechem. And when he comes for second time, ale kiedy przyjdzie po raz drugi, when he will appear for a second time, kiedy zobaczymy go, he will come for those who are eagerly waiting for him. Przyjdzie po tych, którzy go oczekują. We talked about the eagerly waiting, eager. In the first session, the children. Na pierwszym wykładzie mówiliśmy o tych dzieciach, o tym takim gorącym wyczekiwaniu. So here it's talking about the redemption of our bodies. I tutaj jest mowa o odkupieniu naszych ciał. It's talking about saving our bodies from this world. I jest tutaj mowa o ocaleniu naszych ciał z tego świata. It's exactly what happened during the rapture. I dokładnie to pojawi się w pochwyceniu. Let's go to Romans 8. Przejdźmy do listu do Rzymian 8 rozdziału. 18-25. I hope you're right that we are reading lots of scripture. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to, że czytamy dużo słowa. I'm actually not that bad. When I teach, sometimes I bombard people with the scripture. Obecnie nie jestem aż taki bardzo szczegółowy, bo czasami bombarduję ludzi słowem. Romans 8:18-25. 8 rozdział listu do Rzymian 18-25. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, a nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie z cierpliwością. So we've read in Hebrews 9:28. Przeczytaliśmy w Hebrajczyków 9:28, that for second time he will appear for those who are eagerly waiting for him. Że on pojawi się dla tych, którzy go oczekują. And in Romans 8 we read. I tutaj w 8 rozdziale do Rzymian przeczytaliśmy, that he is coming for those who are eagerly waiting for him. And it will be the redemption of their bodies. Że on pojawi się dla tych, którzy go oczekują, a to będzie z kolei odkupieniem ich ciał. This is very important. Jest to bardzo ważne. Because it lays the foundation of our faith. Ponieważ to zakłada fundament naszej wierze. First coming was about the redemption of our soul. Pierwsze przyjście Pana Jezusa dotyczyło odkupienia naszych dusz. Second coming is about the redemption of our bodies. Drugie przyjście będzie dotyczyło odkupienia naszych ciał. Because you see, our soul, when we are born again, is redeemed. Ponieważ nasza dusza, kiedy rodzimy się na nowo w Chrystusie, jest odkupiona. Our spirit is born again. Nasz duch rodzi się na nowo. But our body still is not redeemed. Ale nasze ciała ciągle ulegają zniszczeniu, nie są odkupione. Ciągle żyjemy w grzesznym ciele. So that is what we are waiting for. Na to oczekujemy. That is the rapture of the church, the redemption of our body. Tego dotyczy pochwycenie Kościoła, odkupienia naszych ciał. Total redemption of our spirit, soul and body. Całkowite odkupienie naszej duszy, ducha i ciała. We think about Joseph.
Myślimy o Józefie. That even his bones were taken from Egypt to the promised land. Nawet jego kości zostały przeniesione z Egiptu do ziemi obiecanej, do Izraela. We read about the rapture. Kiedy czytamy o pochwyceniu, that during the rapture first those who died will be resurrected from death. Czytamy o tym, że najpierw ci, którzy umarli w Chrystusie, będą wzbudzeni z martwych. They will meet again with their bodies. Oni tak jakby spotkają się ze swoimi ciałami. That means even their bones will experience the redemption. They will not be left. Nawet ich kości dostąpią odkupienia, oni tam nie pozostaną. Because when God brings redemption, he brings the redemption to all of our being. Ponieważ kiedy Bóg doprowadza do odkupienia, on odkupuje cały nasz spirit, byt, soul and body. Ducha, duszę i ciało. So this is what we are eagerly waiting for. Na to gorliwie oczekujemy. That's why we say the Lord Jesus is coming back again for his church. Dlatego mówimy, że Pan Jezus ponownie przychodzi po swój kościół. But he is not coming to deal with sin. Ale on nie przyjdzie po to, żeby rozprawiać się z grzechem. He's coming to take our bodies away from this world. On przyjdzie po to, żeby zabrać nasze ciała z tej ziemi, z tego świata. He dealt with the sin on the cross. On rozprawił się z grzechem na krzyżu Golgoty. But at his return in the rapture, ale jego powrót w pochwyceniu, Jesus will redeem us from this sinful world. Gdzie Pan Jezus nas odkupi, wyprowadzi z tego grzesznego świata. So I want to encourage you, do not let anybody, tak więc zachęcam was, abyście nie pozwolili nikomu, to tempt you to stop from waiting for his return. Żebyście przestali wyczekiwać jego powrotu. But you see, before all of us met Jesus, ale zanim każdy z nas spotkał Jezusa, we were on the way to condemnation. We were all condemned. Byliśmy na drodze potępienia, każdy z nas. But when we met Jesus, ale kiedy spotkaliśmy Jezusa, we are pardoned by grace. Zostaliśmy usprawiedliwieni przez łaskę. We read about Noah, that he was czytaliśmy not destroyed o Noem, with the wicked. Że on nie został zniszczony z niesprawiedliwymi. We read about the story of Sodom and Gomorrah, that czytaliśmy God o Sodomie i Gomorze, remove the righteous first. Że Bóg najpierw wyciągnął sprawiedliwych, so he can destroy the wicked. Żeby mógł zniszczyć niegodziwość. Now we are the righteous ones. My jesteśmy tymi sprawiedliwymi. We are the redeemed ones. Jesteśmy odkupionymi. And we are now waiting for the redemption of our body. I oczekujemy na odkupienie naszych ciał. Removal of our body. Przeniesienie naszych ciał from this world. Z tego świata. And because we are still here. Ponieważ ciągle tu jesteśmy. And we are the righteous ones. I ty jesteśmy tymi sprawiedliwymi. The judgment of God cannot happen yet. Nie może się dokonać i wypełnić Boży sąd. So what we are restraining with our presence here. Tak więc naszą obecnością, to co my powstrzymujemy, is the judgment of God. Jest Boży sąd. God cannot judge this world. Bóg nie może osądzić tego świata. He first needs to take away the church. On najpierw musi zabrać stąd Kościół. The rapture of the church. Musi pochwycić Kościół. I'm sorry that we needed to go through lots of kind of little. Przepraszam, że here and there. Troszeczkę szczegółów tutaj dodajemy. I'm putting the pieces of puzzle together. Ja próbuję poukładać te puzzle razem. I want you to see the whole picture. Chcę, żebyście zobaczyli cały obraz. All of this subject is so important. Jak ważne są te tematy wszystkie razem. A to daje nam nadzieję. We will finish here, we'll have a break. Zakończymy tutaj, będziemy mieć and przerwę. Then we will continue. A potem będziemy szli dalej. So the end is that the restrainer is holding back the judgment of God. Tak więc to ostatnie stwierdzenie, które powinniśmy z tej sesji zapamiętać. Ten, który powstrzymuje Boży sąd, który nie może przyjść na ziemię. Let's have a break, then we will continue. Zróbmy przerwę, a potem będziemy postępować.